Bardzo serdecznie witam na naszym ostatnim webinarium z cyklu Otwarte zabytki na wakacje. Tym razem będziemy rozmawiać o spacerownikach, o tym, jak je tworzyć i jak ewentualnie wykorzystać serwis Otwarte zabytki i informacje, które tam się znajdują, ale również widżety, konkretnie widżet spacerownik do tworzenia spacerowników właśnie. Nazywam się Ewa Majdecka, pracuję w Centrum Cyfrowym w dziale Otwartej Kultury, gdzie między innymi zajmuję się serwisem Otwarte zabytki. Dzisiaj, tak jak i poprzednio, będę prowadziła i też przekazywała głos gościom. Więc zacznijmy. W Otwartych zabytkach kilka razy w różny sposób tworzyliśmy spacerowniki. Jednym ze sposobów w 2014 roku był BookSprint. BookSprint jest taką specjalną formą powstawania wszelkich możliwych tekstów i my wykorzystaliśmy tę metodę właśnie do tworzenia spacerowników. Zaprosiliśmy chętne osoby do współpracy, ustaliliśmy termin, godzinę, udostępniliśmy naszą przestrzeń i wspólnie tworzyliśmy spacerowniki. Widzieliśmy właśnie, że chcemy stworzyć kilka spacerowników. Nie wiedzieliśmy, o czym mają być te spacerowniki. To wszystko okazało się dopiero, gdy osoby, które chciały wziąć udział w tym wydarzeniu, dopiero się spotkały. I w ten sposób podczas jednego spotkania powstały trzy spacerowniki. Powstały też właśnie trzy grupy, które miały jakiś wspólny temat i wspólne zainteresowanie. I jednym z tych tematów były zakupy w Warszawie. Wszystkie spacerowniki akurat te w tym projekcie były związane z Warszawą, więc jeżeli akurat jesteście Państwo w stolicy albo gdzieś kiedyś się wybieracie, to zapraszamy do skorzystania z tych materiałów. Retro zakupy Warszawa to pierwszy spacerownik. Po obecnych i byłych, nieistniejących już targach, domach handlowych, pawilonach, miejscach ważnych dla Warszawy, właśnie związanych z zakupami, bardzo ekskluzywnymi i bardzo, bardzo codziennymi. I jedna dość duża grupa osób, chyba 5- czy 6-osobowa, stwierdziła, że o tym stworzy spacerownik. Kamil, który jest tutaj na czasie, Kamil Śliwowski, będzie mi pomagał właśnie tutaj w patrzeniu na to, co Państwo piszecie, więc mam nadzieję, że zaraz wyślę Państwu link do tego spacerownika związanego z zakupami, ale w tym projekcie powstały również spacerowniki związane z szyldami na Starym Mieście w Warszawie oraz z muralami. Mówiąc o tych trzech spacerownikach, właściwie to, co jest tutaj najważniejsze i to, z czego Państwo możecie skorzystać, to bardzo różne tematy. No i właśnie to, co w tej grupie podzieliliśmy się na kilka mniejszych grup i zobaczyliśmy, co nas interesuje. I w ten sposób te spacerowniki powstały. Nie trwało to długo. Wszyscy byliśmy zmobilizowani właśnie tak, jak to jest podczas BookSprintu, takim książkowym czy tekstowym sprincie. Wyruszyliśmy. Trwało to kilka intensywnych godzin i udało nam się stworzyć takie materiały, które później były jeszcze opracowane graficznie, tak jak to Państwo widzicie tutaj. No właśnie, czyli jest to jakaś, mamy spacerownik, ale jest to jakaś BookSprint z jakąś formą pracy z dużą grupą. Innym projektem, w którym tworzyliśmy spacerowniki, bo no właśnie, te spacerowniki mogą powstawać na różny sposób, to nie tylko BookSprint, to mogą być też dłuższe projekty, albo to może być też Państwa praca w serwisie. Podczas pierwszego webinarium pokazywałam Państwu widżet spacerownik, więc mam nadzieję, że jeszcze coś Państwo pamiętacie, a jeżeli nie, Kamil prześle Państwu linka
do tego miejsca, żebyście mogli Państwo zobaczyć jeszcze raz, jak ta mała aplikacja wygląda, jak możecie Państwo stworzyć taki spacerownik samodzielnie w kilkanaście minut, wyszukując zabytki, które są związane, które chcecie Państwo, obok których chcecie Państwo spacerować. No ale to właśnie, to temat tych spacerowników może być dowolny i oczywiście to mogą być retro zakupy, to mogą być szyldy, ale również dużo, dużo innych tematów. No właśnie, proszę korzystać. Innym projektem, w którym tworzyliśmy spacerowniki, no właśnie, tak jak poprzednio opowiadałam Państwu o współpracy z Muzeum Woli, tak postanowiliśmy trochę Wolę jeszcze bardziej poeksplorować, Wolę, czyli dzielnicę Warszawy, i stwierdziliśmy, że warto, żeby powstały tam spacerowniki. Ich powstanie podjęła się Zofia Pęza, którą zaraz tutaj zaproszę i która sama opowie o tym, jak te spacerowniki powstawały. Gdy Ewa poprosiła mnie o to, żebym opowiedziała właśnie jak robiłam spacerownik, to postanowiłam skupić się na takich bardzo, powiedziałabym, technicznych aspektach powstawania, pisania spacerownika. Dlatego, że pojawiają się czasem pewnego rodzaju problemy. W przypadku Warszawy to są odległości i to będzie taki trochę główny temat tutaj mojej wypowiedzi. Planem naszym było to, żeby powstała właśnie trasa po robotniczej wojnie. Wola jest taką dzielnicą, której historia jest związana z przemysłem, też z polskim ruchem robotniczym, więc te zabytki, które są, to są zabytki takie z końca XIX wieku i początku XX. No z tym, że te, które się zachowały, są rozrzucone po całej dzielnicy, a dzielnica jest stosunkowo duża. Więc pracę nad spacerownikiem rozpoczęłam od takiego głębokiego researchu, który w moim przypadku nie był trudny, też no, akurat internet jest tutaj źródłem bardzo dużej ilości wiarygodnych informacji, między innymi też właśnie Muzeum Woli jest dobrym źródłem. Kilka lat temu przygotowana była wystawa dotycząca właśnie tych polskich zabytków i ona jest dostępna również na stronie internetowej, więc źródła były rzeczą bardzo prostą. Trudniejsze było to, że było tych zabytków kilkanaście, a jak wiadomo, spacerownik nie ma być takim czymś, co wysyła osoby, o naszych odbiorców spacerujących na całodzienną wycieczkę, tylko ma zapewniać raczej taką ciekawą i przyjemne spędzenie czasu, ale to może być też, powinno oferować przynajmniej możliwość spędzenia tego czasu po pracy albo w weekend, no na pewno nie w pośpiechu. Dlatego trzeba zrobić bardzo dokładną selekcję tego, co chcemy pokazać i tego, co chcemy przekazać, i musimy bardzo się skupić na tym, żeby ten przewodnik był spójny. Więc robotnicza wola okazała się bardzo szerokim tematem i przyjrzałam się tym zabytkom, które znalazłam, i zdecydowałam się na podzielenie ich na dwie kategorie po tym, co je łączy. I okazało się, że właśnie można to podzielić, to znaczy można podzielić na wolę przemysłową i wolę specjalistyczną, czy socjalną, przepraszam bardzo. Chodziło o to, że jedne zabytki to są takie typowo fabryczne, a drugie skupiają się właśnie na zapewnianiu, to są na przykład stare kamienice, które były czynszowe, budowane dla robotników. No takie rzeczy, które no troszeczkę się różnią od fabryk. Więc podzielenie na te dwie kategorie ułatwiło mi trochę zmniejszenie tej listy i skrócenie tych spacerów. Zabytków przemysłowych było więcej, więc od początku też było wiadomo, że ten spacerownik będzie dłuższy. No ale właśnie, odległości. Jakimś wyzwaniem było na pewno wybranie punktu początkowego i końcowego, dlatego że my nie chcemy, żeby, prawda, spacerowicz krążył w kółko, ani żeby się cofał. Ani w związku z tym
tak jakby w moim przypadku, na przykład to, żeby wrócić do punktu wyjścia, nie miało sensu. Tym, co miało sens, było to, żeby zacząć w jednym punkcie i skończyć w punkcie oddalonym dużo, dużo dalej. Więc kolejność punktów miała tutaj bardzo duże znaczenie. I też właśnie sensowność tych punktów i logiczność trasy. Nie chcemy przecież, żeby jakby osoba, która spaceruje, była kompletnie zagubiona. Nie zawsze oczywiście da się ułożyć zabytki chronologicznie. W związku z tym, czym ja się kierowałam, co akurat w przypadku dużego miasta miało znaczenie, była właśnie odległość i czas pokonywania tej odległości między kolejnymi punktami. I tutaj oczywiście przydają się te wszystkie strony typu Google Maps. W przypadku oczywiście, jeżeli Państwo będą korzystać z widżeta dostępnego na stronie Otwarte Zabytki, no to prawda, to dotyczy tych zabytków, które są tam wpisane. Jeżeli te zabytki nie są tam wpisane i są to na przykład właśnie szyldy albo coś, czego to Państwo jakby sami znają, to jeszcze nie jest nic zamieszczone, no to właśnie takie strony na Google Maps się przydają i one w miarę realistycznie pokazują czas przejścia między kolejnymi punktami. I znowu pojawia się ta odległość, to znaczy w przypadku, kiedy na przykład moim rozwiązaniem w tym przypadku było to, że jak miałam odległość około 20 minut spaceru, to starałam się też zaoferować drugą opcję, to znaczy powiedzieć, napisać po prostu. To jest 20-minutowy spacer, ale jeżeli Państwo nie chcą iść przez 20 minut, to jest też autobus, którym można podjechać. Oczywiście to nie do końca jest wtedy spacer, tak? To się rzeczywiście robi trochę większa wycieczka, ale z pewnością jest to ważna informacja dla kogoś, kto na przykład to już będzie pod koniec spaceru i chce jeszcze coś zobaczyć. W związku z tym warto napisać tę nazwę przystanku, numer autobusu czy częstotliwość kursowania. I no oczywiście wtedy, jak już miałam kolejność, miałam odległości, miałam wyznaczoną trasę, dokładną trasę. Oczywiście pozostało napisanie tekstów i znalezienie zdjęć, ale mam wrażenie, że o tym Państwo słyszeli też wcześniej. I znowu, w moim przypadku było to stosunkowo proste, bo miałam dostępne wszystkie materiały też na otwartych licencjach, no ale pewnie z Państwa przydadzą się też własne zdjęcia, jeżeli ktoś jest za Pan brat z aparatem fotograficznym. Więc tak podsumowując, moje kilka rad dotyczących pisania spacerowników, to byłaby taka spójność tematyczna, to znaczy punktów nie musi być zbyt dużo. Ważne, żeby one się ze sobą łączyły w logiczną całość, żeby opowiadały jakąś historię, żeby tworzyły jakiś spójny obraz, tworzyły jakąś atmosferę, żeby po prostu były ciekawe. Drugą taką kwestią jest otwartość na zmiany, to znaczy czasem wymyślimy sobie coś, co wydaje się bardzo ciekawe, ale research pokazuje, że są też inne ciekawe kwestie, albo na przykład właśnie jest bardzo, bardzo dużo tych zabytków i trasę naszą trzeba podzielić na przykład na dwie, trzy trasy, na dwa, trzy spacerowniki. I no nie bójmy się tego, bo jest to wiadomo, każdy ma jakąś też określoną ilość czasu i zależy, jak Państwo to będą tworzyć, czy to będzie projekt wspólny z innymi osobami, czy też indywidualnie. Ale na pewno warto wykazać się taką elastycznością i umiejętnością zrezygnowania z czegoś na rzecz czegoś innego, co może się okazać lepsze. Ale trzeci punkt jest taki coś, że spacerownik musi prowadzić tego naszego spacerowicza za rękę, tak jak po sznurku i tłumaczyć, jak dojść skąd z jednego punktu do drugiego, bo wiadomo, że osoba, która będzie z niego korzystać, to niekoniecznie musi być mieszkaniec tej okolicy, chociaż oczywiście może być. Może to być też turysta, może to być ktoś, kto mieszka gdzieś dużo dalej. W związku z tym trzeba napisać koniecznie te wszystkie ulice, trzeba koniecznie zaznaczyć, gdzie trzeba skręcić i koniecznie napisać odległości. I też być takim właśnie uczciwym, że jak spacer trwa godzinę, to nie okaże się, że trwa jednak półtorej godziny. Oczywiście to wszystko zależy od tempa chodzenia, ale jednak mimo wszystko jesteśmy w stanie to w miarę określić dzięki użyciu tych stron. Więc to by było na tyle z mojej strony i chciałabym tutaj oddać głos Ewie. Dziękuję i do usłyszenia, do widzenia.
Dziękujemy za te wszystkie dobre rady. Myślę, że były bardzo konkretne. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to bardzo chętnie teraz, czy może pod koniec całego dnia będziemy na nie odpowiadać. No właśnie, czyli mamy tutaj już kilka bardzo konkretnych informacji. Przede wszystkim temat spacerownika. To może być cała miejscowość, ale to może być bardzo konkretny temat właśnie na Woli, albo zakupy, albo szyldy, albo cokolwiek, co może Państwu przyjść do głowy. Trasa, otwartość na zmiany, wskazówki i ciągnięcie po sznurku osoby, które chcemy zaprosić do tego spaceru. Zdaje mi się, że to już jest sporo, a jeszcze więcej będziemy mogli Państwu powiedzieć, czy właściwie będą mogły opowiedzieć Ania Agnieszka z Fundacji Ochrony Kulturowego, które teraz zapraszam. Przybliżcie się trochę do siebie, żeby Was obie było widać. Na razie. Cześć. Okej. Przedstawimy się Ania Kozioł. Agnieszka. My zrobiliśmy troszeczkę, robimy, bo jesteśmy w trakcie robienia troszeczkę innego spacerownika niż te, o których słyszeliśmy, dlatego że nasz spacerownik jest właściwie mapą. Nie jest aż takie istotne, żeby nie jest tak istotne pokazanie, jak dojść z jednego miejsca na drugie. Raczej położyliśmy nacisk na to, żeby to była mapa tworzona z mieszkańcami. Także opis miejsc nie jest opisem jakimś bardzo ekstremalnie branżowym, historycznym, tylko zależało nam na tym, żeby to było taki zoom na to, co ludzie myślą o swojej dzielnicy, co zauważają i co uznają za wartościowe, żeby uwiecznić właśnie na mapie. I bardzo się cieszyłyśmy, w tym roku mogliśmy w ramach współpracy z Centrum Cyfrowym wziąć udział w projekcie Wizja Lokalna i tak to się właściwie zaczęło, że przyszliśmy na warsztaty. Zapowiedziano nam, że będziemy odpracować jakiś projekt. No i wymyśliłyśmy właśnie taką mapę. Zrobiłyśmy taką mapę radości w dzielnicy Wawer i nam się to spodobało. Uznałyśmy, że jest to przydatne i teraz kontynuujemy tę pracę, naszą pracę także i na inne osiedla dzielnicy Wawer. A teraz Agnieszka powie właściwie troszeczkę bardziej skąd ten pomysł i już opowie o tej mapie, którą mamy ukończoną. Widziałyśmy, że chcemy mapę spacerownik realizować projekt angażującą lokalną. Się także właśnie Wawer jako teren naszych działań, również Wawer charakterystyczne. Są to tak zwane majery, czyli dawne mapy leśniskowe, budynki, dawniej funkcje uzdrowisk. Są to budynki, które charakteryzują się kilkoma takimi elementami, jak werandy, bardzo bogate zdobienia, na górze budynki poziomowe. Status obecnie jest różny. Znajduje się w rękach prywatnych właścicieli, szanse być zadbane i odpowiednio konserwowane. Duża część tych budynków własność miejska i jest to takie, można powiedzieć, nieco zapomniane, niechciane. Dlatego zależało nam na tym, aby pokazać nie tylko stawy miejsca dzielnicy, ale zwrócić również uwagę na tą wyjątkową architekturę. Jeszcze jedno przykładowe zdjęcie takiego Schwiedermajera. Możecie zobaczyć elementy, o których mówiłam, czyli na przykład zdobienia nadokienne. I możecie sobie wyobrazić, że są bardzo piękne i warte zachowania. A teraz może przejdźmy już do sedna sprawy, czyli do mapy, którą mieliśmy za nią z miejscami radości. Jeszcze krótko powiem kilka słów o tym, w jaki sposób nad nią pracowałyśmy. Tak, wiedziałyśmy, że na pewno osiedle Radość jest miejscem, w którym jest mnóstwo ciekawych miejsc do odkrycia i do opowiedzenia. Tym bardziej, że brakuje
wydał pisemny, które opowiadały historię tego osiedla i być może właśnie mieszkańcy, szczególnie dawni mieszkańcy są panią wiadomości. Wiedziałyśmy, że samym nam będzie dotrzeć do mieszkańców, więc zwróciłyśmy się do lokalnego oddziału Weberskiego Centrum Kultury. Postanowiłyśmy pomóc do księdza i do parafii oraz do Ochotniczej Straży Pożarnej, bo wytypowałyśmy te trzy miejsca jako takie najbardziej jednoczące lokalną społeczność. No i tutaj było różnie. Największym sukcesem okazała się praca z lokalnym domem kultury, również dlatego, że Dom Kultury Radości prowadzi klub seniora i tacy seniorzy właśnie z tego klubu zostali po prostu zaproszeni na spotkanie z nami, które nie skłamie chyba, jeśli to okazało się naprawdę ogromnym sukcesem. Przyszło 20 osób, naprawdę nam się cudownie z nimi pracowało, w ogóle dowiedzieliśmy się o tych historii, o tajemnice. Później z tą frekwencją bywało różnie. Spotkanie w parafii, bardzo dobrej promocji, wiele plakatów. Niestety nie przyciągnęło zbyt najrzeszych mieszkańców, no ale tutaj mogło się chwalić to, bo tak już tego dnia był upał, ale może to takie trochę usprawiedliwienie. I później spotkałyśmy się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej i pracowałyśmy w taki sposób, że na każde spotkanie przygotowywałyśmy szkic obszaru, interesuje. Tutaj macie taki przykładowy szkic, akurat to już jest z aktualnego projektu Marysi Waberski i Janin. Miałyśmy również specjalne szablony, na których było miejsce na numerek miejsca, na opis, na jakąś subiektywną historię związaną z miejscem. No i mieszkańcy, siedząc z nami przy stolikach, wspólnie wypełniali karty lub pisali bezpośrednio na mapie, które miejsca w jakiś sposób kojarzą się z ważnym, ciekawym, bo tutaj, jak podkreślała Ania, nam bardzo zależało na tym, aby mapa ta miała taki subiektywny charakter i pokazywała to, co jest istotne z punktu widzenia mieszkańców, zarówno takie miejsca o charakterze historycznym, jak i takie miejsca codziennego. Jest tutaj jakieś pytanko, tak? Ile osób powinno uczestniczyć w projekcie na etapie opracowania trasy? I skąd miałyście szkice okolicy? To drugie pytanie jest prostsze, więc od tego zacznę. Mamy bardzo fajną graficzkę ze studio lotne. Lotne studio się nazywa, tak? Dziewczyna się nazywa Julia Procka i ona nam przygotowała to właśnie na bazie Maps, Google Maps. I podzieliliśmy całą dzielnicę Wawer na cztery obszary. No i dziewczyna nam taką mapę przygotowuje, my ją drukujemy w rozmiarze A0 na czarno-biało i to się bardzo fajnie sprawdza, bo jest to takie interaktywne, ludzie się interesują tym, że jest tu oto taki wielki przedmiot, na którym oni mogą wazgrzeć, pisać, zaznaczać, kreślić, więc to jest dobre narzędzie. A ile osób powinno uczestniczyć w projekcie na wypracowania trasy? Nie wiem, czy to było do nas, czy... Ach, proszę. Może odpowiemy później na to pytanie. Może tak wyglądało tworzenie mapy radości. Ile osób? Ja myślę, że około 40 mieszkańców było zaangażowanych w przekazywanie nam swoich historii na spotkaniach. Później jeszcze zorganizowałyśmy taki papier fotograficzny, który był okazją do wypróbowania tej trasy oraz do zrobienia zdjęć obiektów, które zdaniem mieszkańców były najciekawsze. No i tu właściwie chyba możemy już przejść do dalszego etapu, czyli do tego, co robimy teraz. A w tym roku przypada 150. rocznica otworzenia Wawer, no i tutaj również zgodnie z sugestią lokalnej wawerskiej biblioteki postanowiłyśmy kontynuować projekt już i stworzyć takie mapy spacerowniki dla reszty dzielnicy Wawer. Postanowiłyśmy podzielić dzielnicę Wawer na cztery obszary. Metoda jest dokładnie taka sama, jak opisana wcześniej, czyli spotkania, praca na szkicach map, plus tu może Ania za chwilę opowie o trudnościach, które nas spotkały z frekwencją na takich spotkaniach.
Dlatego z tej okazji zdecydowałyśmy się również wychodzić z naszą mapą po prostu do ludzi. To jest bardzo dobra metoda. Uczestniczyłyśmy w sumie w dwóch wydarzeniach kulturalnych organizowanych na terenie dzielnicy. Była to Noc Muzeum w Wawrze oraz Święto Ignacego Gałczyńskiego w bibliotece w Annie. Na oba wydarzenia przyszło bardzo dużo ludzi i każdy bardzo chętnie znaczał, podchodził do naszej mapy, można było pomieniać się z mieszkańcami, także bardzo, bardzo po prostu wiele wniosków do naszej pracy. Aktualnie udało nam się zdobyć dofinansowanie z programu Patriot. Jest to, można powiedzieć, taki niewielki grant, bo to głównie zależało nam na projekt właśnie tych map oraz i dróg. To są, które wbrew pozorom potrafią co sporo kosztować, także chcemy taki spacerownik na przykład wydrukować. I teraz może jeszcze ja opowiem, że opowiem. Jeszcze jest pytanie, ile odbyło tak, się spotkań z mieszkańcami? Właśnie odpowiadając na to pytanie, ile odbyło się spotkań z mieszkańcami. Ponieważ bywały różne trudności z frekwencją, a uznałyśmy, że nie ma sensu z góry zakładać określonej ilości spotkań, a lepiej po prostu organizować kolejne spotkanie, kiedy okazuje się, że jest taka potrzeba, lub zamiast tego uczestniczyć w takim wydarzeniu kulturalnym. Do tej pory takich spotkań dla całej dzielnicy organizowałyśmy 6 lub 7, o ile dobrze pamiętam. Frekwencją było bardzo różnie. O wiele bardziej efektywne okazało się dołączanie do wydarzeń, które po prostu przyciągają ludzi, którzy są akurat w danym momencie wolnym czasem i zdecydowanie łatwiej jest ich namówić na dzielenie się. To może przejdziemy do 5 swoich samych spotkań. To było celem tych spotkań. Aha, okej. Okay. Pytanie brzmi, każdy chyba może to było celem spotkań, informacje o miejscach, czy w ogóle stworzenie mowy przestrzeni ważnej dla społeczności. Właściwie to Alicjo, zgadłaś dwa nasze cele. Chodziło nam o to, żeby skonfrontować to, co my wiemy, a właściwie bardziej Agnieszka o tej dzielnicy, ponieważ Agnieszka tam mieszka od bardzo dawna i też ma takiego historycznego świra na tym punkcie. Więc chciałyśmy się dowiedzieć, jak i co jest widziane przez mieszkańców, co oni zauważają wokół siebie i skonfrontować to z tym, co my wiemy, że jest wartościowe, bo na przykład reprezentuje jakąś wartość historyczną czy artystyczną. Także chcieliśmy się dowiedzieć, właśnie pozyskać informacje o tym, co ludzie uznają za ważne, ale też mieszkańcy są niesamowitym źródłem informacji o otoczeniu, coś, czego w życiu byśmy nigdzie nie wyczytali. Dlatego bardzo nam zależało na tym, żeby trafić do starszych mieszkańców. To właściwie była nasza taka grupa docelowa naszych spotkań. I tutaj trzeba powiedzieć to wprost, że wszelkie niestety działania cyfrowe, pomimo tego, że jest gościem Centrum Cyfrowego, muszę to powiedzieć, no niestety nie zdał egzaminu. Tradycyjne metody, czyli właśnie pojawianie się tam, gdzie się pojawiają starsi mieszkańcy, czy też wywiadywanie się o nich i próby prowadzenia ich na spotkanie, bądź też wręcz pójście do takiej osoby, to jest właśnie to. No a same informacje, które ludzi dostajemy, są fantastyczne, bo na przykład historycy uznają, że nie są takie, tego typu informacje nie są zbyt ważne, żeby je zapisywać, a jednak te informacje tworzą klimat historii. Tak jak się dowiedzieliśmy na przykład o panu, który zjeżdżał na sankach po leju bomby, która wybuchła gdzieś w Radości. I właściwie ludzie mijają tą dziurę w ziemi, nie wiedząc, że ona była stworzona w ten sposób, a nie inny. Także zdecydowanie właśnie chcieliśmy tak, właśnie chcieliśmy się dowiedzieć takich smaczków na temat miejsc. No i no i tutaj mamy trochę zdjęć ze spotkań, można podpatrzeć naszą metodę pracy. To było o tyle fajne, że przychodzą ludzie,
to robi się z tego taki miły wieczorek wspominkowy i właściwie rozmowa o przeszłości miejsc jest też takim przyczynkiem do rozmowy na temat tego, jak dzielnice się zmieniają i robi się z tego takie sąsiedzkie spotkanie. Ludzie dumają na temat tego, w jakim kierunku się rozwija ich dzielnica, czy im się to podoba, czy nie. Więc to rzeczywiście bardzo jest dobre do takiej, powiedzmy, lokalnej demokracji i chęci wydziałania. To są właśnie, to jest, lubimy pokazywać te zdjęcia, bo to jest to spotkanie, które się cieszyło największą frekwencją. I tutaj sukcesem tego spotkania stało to, że zaangażowały się panie w Centrum Kultury, właśnie. Więc pani obdzwoniła wszystkie osoby z klubu seniora, informowała i to jest chyba najlepsza droga, żeby spróbować zainteresować naszym projektem osoby, które działają w społeczności, bo jeżeli te osoby są niezainteresowane tym, nie potrafimy sprzedać tego naszego pomysłu, a oni są zazwyczaj właśnie pośrednikami, no to na to spotkanie przychodzi o wiele mniej osób. Aha, więcej zdjęć. Tutaj właśnie mamy taką kochaną panią babuleńkę, która spisuje swoje historie. Tutaj właśnie my zasłuchane bardzo w historiach. Też przynoszono, chcieliśmy zawsze, żeby ludzie przynosili jakieś swoje skarby. Tak, tu jest akurat archiwalna mapa dzielnicy też, myślę, że wydać jeszcze, że właśnie czasami na początku było tak, że ciężko nam było pokazać intencję właściwie, jaka nam towarzyszy. Ale wystarczą takie proste pytania, na przykład spacer, czy jest jakaś fajna piernia, jaki jest pani ulubiony chleb. I to właściwie się samo nakręca, że osobom nagle przypominają się różne fantastyczne anegdoty, więc warto się na przykład wdrażać, jeśli może brak komunikacji, spróbować zadać pytanie w inny sposób, pozwala naprawdę. Dokładnie. Masz rację, bo rzeczywiście trzeba jakoś prostym językiem zapytać to, o co nam chodzi, czyli a gdzie by pani poszła na spacer, a dlaczego, kurczę, albo nie wiem, mam wolną sobotę, co mi pani poleca i wtedy ludzie rzeczywiście się opierają, bo każdy lubi mówić o miejscu, w którym mieszka. Tutaj też od razu powiemy, że byliśmy otwarci absolutnie na wszystkie, na wszystkie grupy wiekowe, ale też na wszystko, co nam mówiono. Nie traktowaliśmy żadnej informacji jako mało ważne i istotne. A więc tutaj zaznaczałyśmy na przykład miejsce, mieszka moja przyjaciółka Agnieszka. Oczywiście my potem dokonujemy selekcji tych opisów i zobaczymy, czy dużo, czy mało, jak one się komponują na tak, mapie. Ale staramy się właśnie iść przekazać bardzo ciekawe informacje, więc w miarę możliwości staramy się zachować taki oryginalny opis, który został właśnie. Jeszcze właśnie zdjęcia otwartych wydarzeń, to zawsze polecamy, żeby się ustawić gdzieś przy miejscu, gdzie się dzieje rzeczywiście. Tutaj właśnie ten zielony tamty, no i noc muzeum. Mieliśmy też taki pomysł, żeby zrobić wykłady, które naszym zdaniem miały mieszkańców. No i tutaj ten pomysł nie okazał się tak, składałyśmy spotkania z Łukaszem. A to jest taki znawca regionu właśnie przy odkrywce etnograficznie przypominacz zapomnianego mikroregionu etnograficznego Łużecza. Osoba naprawdę o niesamowitej wiedzy, znająca anegdot, bardzo chętnie dzieląca się swoją wiedzą i chciałyśmy, że spotkanie była furorę, a było widać na tym tak. Znaczy, nam jest wesoło, bo bardzo fajnie już to opowiadała, ale nikt nie przyszedł. Było smutno. No niestety. Także generalnie, jeżeli ktoś się zabiera właśnie za takie spacerowniki, które powstają ze współpracy z mieszkańcami, to warto to być bardzo elastycznym
planować to z instytucjami kultury na miejscu, trafiać do ludzi, którzy chcą przyjść, nie zrażać się. No i być może ten wakacje to nie jest najlepszy pomysł. Tak, to już też wiem. Lipiec i sierpień absolutnie odpadają, czerwiec i wrzesień chyba zdaje się być lepszymi miesiącami na. Jeżeli byliśmy trochę niezorganizowani, to przepraszamy. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Tak, nie, myślę, że. To dziękujemy, dziękujemy bardzo. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Bardzo dziękuję, Agnieszko Jani, za podzielenie się wszystkimi smaczkami swojej pracy, przede wszystkim pomysłami, no i właśnie jakimiś dobrymi radami. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania do mnie, do Zosi czy do dziewczyn, to jest właśnie ten moment najlepszy na zadawanie tych pytań. Ani Agnieszko, jeżeli jakieś pytania będą do Was, proszę włączcie się. Powstał spacerownik po radości. Aktualnie czekamy niestety na możliwość zdobycia dofinansowania, aby wydrukować go w takiej jakości, jak nam zależy. Nie wykluczamy organizacji spacerów, zobaczymy, jakie będą efekty naszych prac, jeśli chodzi o pozostałe dzielnice, ale wyobrażamy sobie to tak, że gotowe już wydrukowane spacerowniki pozostawimy w lokalnych instytucjach kultury, czyli głównie to będą oddziały biblioteki i Wawerskiego Centrum Kultury. Spacerowniki będą również dostępne do samodzielnego pobrania z internetu i wydrukowania. Natomiast jeśli ktoś chciałby, aby powstał taki zorganizowany spacer, myślę, że jesteśmy otwarte na sugestie i bardzo chętnie taki spacer poprowadzimy. Wszystkie linki, tak jak było poprzednio, będziemy Państwu przesyłać na nowo. I do materiałów Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i też nasze spacerowniki. Więc to wszystko będziecie mogli Państwo później na spokojnie obejrzeć. I oczywiście również link do widżetu spacerownik na stronie otwartyzabytki.pl. I możecie Państwo samemu bardzo szybko, jeżeli macie Państwo tylko pomysł na temat tego spacerownika, taki materiał. Bardzo dziękuję Państwu za uczestnictwo w tym i poprzednich webinariach i wszystkim gościom, w tym Ani i Agnieszce i Zosi, która jest tutaj obok mnie. I właśnie, bądźmy w kontakcie. Pamiętajcie Państwo, że możecie pisać do nas maile do otwartych zabytków na adres kontakt@oz.małpa.otwartezabytki.pl. No i właśnie, korzystajcie z naszych materiałów, korzystajcie z otwartych zabytków, namawiajcie swoje jakieś bliskie osoby do tego, żebyście uzupełniali profile zabytków, korzystali z tych wszystkich narzędzi, o których rozmawialiśmy, czyli o spacerownikach, o grach miejskich i o cyfrowym czynie społecznym, o takich sprintach zabytkowych. Do dzielenia się swoją wiedzą, swoimi wspomnieniami i zdjęciami. I tyle. To dziękujemy i do zobaczenia.